Często to ważne były też te minuty ostatnie, żeby nie stracić i zagrać mocno. No tak, myślałem, że w wcześniejszych meczach do prowadzenia gdzieś dawaliśmy sobie strzelać te bramki. Tego musimy się, nie powiem, że odłączyć, ale po prostu wyeliminować. Strzeliliśmy bramkę, udało się dotrzymać i kolejne trzy punkty zostają w ławach, Dzięki. Na pewno był wymagający, ale ważne są te trzy punkty. Cieszymy się bardzo za zwycięstwa. Jesteśmy szczęśliwi. Co Ci się najbardziej w Waszej grze podobało dzisiaj? No myślę, że waleczność do ostatnich minut. Nie było łatwo wyjść z 1-1 na prowadzenie, ale nam się udało. Gracie chyba można powiedzieć, że gracie ostatnio mądrze i to przynosi skutek. Tak jest, bardzo trafne określenie. No jak najlepiej gramy i mam nadzieję, że do końca ligi będziemy to utrzymywać. Oby tak było, dzięki. Dzięki. To już 45 minutach, no i dobrze, że dzisiaj było to utrzymać. Opisz trochę też tą sytuację. No 45 minut pierwsze na pewno wyrównane. Gra doszła się w środku pola. Tym bardziej cieszę się, że udało się gdzieś tą bramkę strzelić i wyjść na prowadzenie, bo to było bardzo ważne w tej pierwszej połowie. To był bardzo ważny gol. Chyba nie miałeś dużo czasu do namysłu, bo co skurde, czy masz takie trzymanie? Wiesz co, tak. Piłka mi spada pod nogę, przyjąłem, uderzyłem się w skałę brawa. Piłka chyba jeszcze była zasłonięta przez obrońcę się tym bardziej. No bo już nie jest to cieszą sytuację, no to nieważne jak ważne, że wygrywa się drugi mecz z rzędu. Ważne chyba to, że walczyliście do końca, bo musieliście utrzymać. No tak, wcześniej graliśmy w kratkę, trochę remisowaliśmy, a teraz udało się dwa mecze z rzędu wygrać i to bardziej to cieszy, że są to punkty z drużynami, które są blisko nas stawiali i można to zaliczyć jako mecze o 6 punktów. Jest bardzo się cieszy. Największy pozytyw dzisiaj, poza tym, że wygramy. Dla mnie? Bramka. A jeśli chodzi o grę drużyny, to dzisiaj to funkcjonowało? Myślę, że graliśmy konsekwentnie. W tych wcześniejszych meczach trochę graliśmy bardziej otwarty futbol, teraz trochę się schowaliśmy, gramy bardziej z kontry, ale ważne jest to, żeby zdobywać punkty, bo za piękną grę nikt punktów nie daje, jak widać w tych wcześniejszych meczach, a dzisiaj może nie było jakiejś pięknej gry, ale trzy punkty zostały w głowie, to jest najważniejsze. Dzięki, powodzenia. Dziękuję.